Cześć, jestem Sasza Sorokin, bramkarz klubu piłkarskiego Chemik Police 2005. Macie teraz na dłoniach, na nadgarstkach bransoletki programu Football for Friendship. Są to bransoletki przyjaźni, które rozdaje się jak największej ilości dzieci na całym świecie. One mają dwa kolory. Jeden z nich to niebieski, który oznacza niebo, a drugi to zielony, który oznacza ziemię i boisko piłkarskie. Powiedz mi, jak to się stało, że za niecałe 2 tygodnie będziesz na meczu otwarcia Mistrzostw Świata w Rosji? Mój trener z Warszawy, z którym jeżdżę na obozy oraz warsztaty i treningi, trener Siergiej Szypowski, odnalazł program w internecie i zgłosił kilkunastu chłopców z całej Polski do tego programu Football for Friendship i tam musieliśmy przygotować różne zadania, wykonywać, wysyłać zdjęcia, artykuły różne i tam ogłoszono konkurs i z Polski pojechało dwóch chłopców, w tym ja. Czyli można powiedzieć, że bawiłeś się w dziennikarza, tak? Jakie to jest uczucie? Bardzo miłe uczucie, bo można trochę poćwiczyć mówienie i po polsku, i po angielsku, i trochę śmiałość. Powiedz mi, jak będzie wyglądał twój pobyt w Rosji? Jakie mecze zobaczysz? Co tam będziesz dokładnie robił? Czy będziesz mógł prowadzić wywiad, powiedzmy, z Lewandowskim? Czy będziesz, że tak powiem, relacjonował jakieś inne spotkania czy wydarzenia? Na razie jeszcze wszystkiego dokładnie nie wiadomo, ale z pewnością pojadę tam jako reporter i będę się zajmował robieniem zdjęć, ale także pisaniem artykułów do strony internetowej i gazetki. Może się też zdarzyć, że będę przeprowadzał wywiady z wielkimi piłkarzami oraz trenerami. Będę z pewnością na meczu otwarcia. Można śmiało stwierdzić, że jesteś reprezentantem Chemika Police na Mistrzostwach Świata w Rosji. Oczywiście, tam z pewnością chciałbym, żeby wszyscy dowiedzieli się, że gram w takim znakomitym klubie i że jestem z Polski. Znaczy, że zabierasz ze sobą szalik Chemika i koszulkę Chemika? Oczywiście. Trenerze, wprawdzie trener od niedawna jest opiekunem rocznika 2005, ale chyba Saszka wydaje się pewnym punktem tej drużyny. Zgadza się. Trenuję chłopaków tak naprawdę od połowy marca, tuż przed startem sezonu. Póki co Saszka jest pierwszym naszym wyborem, tak naprawdę jest pierwszym bramkarzem, ale bardzo mocno depczą po piętach Kuba Zając. Wspólnie trenują na wszystkich treningach bramkarskich z trenerem Markiem. No i naprawdę są na wyrównanym poziomie. Dzisiaj podczas meczu z Fasę, wprawdzie przegranego, pokazał, że potrafi bronić, parę razy uratował nas zespół przed stratą bramki. Tak, zgadza się. Mimo tam puszczonych kilku bramek oczywiście, przy wielu wziął udział tak, że wszystko wybronił i bardzo fajnie to wyglądało. I teraz chyba najtrudniejsze pytanie. Saszka sprawdzi się bardziej jako dziennikarz, czy bardziej jako bramkarz? Jaka kariera przed nim stoi otworem?
Tak naprawdę jeszcze ciężko mi to ocenić, bo Saszkę trenuję od 2 miesięcy. Perspektywy są jak najbardziej tutaj w tą stronę rozwojowe. A jeżeli chodzi o fotoreportera, mamy małą próbkę, która już widnieje na naszym profilu na Facebooku Chemika 2005. Myślę, że ma jeszcze trochę pracy przed sobą. Miejmy nadzieję, że sobie na mundialu poradzi jak najlepiej.